Witamy Was znowu w kolejnym odcinku z serii Ubierz się z Karko. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać ubrania do pracy, biznesową kolekcję, na upały, na lato, z naturalnych materiałów. Witam Was dzisiaj Asia, Monika i Agnieszka. Także jeżeli zostaniecie z nami do końca, oczywiście będzie obiecana niespodzianka. Pierwszą stylizacją, którą Wam prezentujemy, jest to sukienka, którą mam na sobie, sukienka Cameron. Sukienka jest z lnu i z wiskozy. To jest szmizjerka z paseczkiem, długość 7 ósmych. Powiem Wam, że materiał jest bardzo przyjemny, przewiewny, taki naturalny. Jak widzicie, sukieneczka jest bardzo ładna, z przodu ma takie guziczki, z tyłu wygląda tak. Czyli można dopasować sobie ją. Tak. Można tutaj sobie regulować paseczkiem, można bez paseczka, z paseczkiem, kto jak woli. Uważam, że tak i tak będzie wyglądała super. Skład jest tej sukienki len z wiskozą, tak? Tak, len z wiskozą. Sukienkę mamy również w różnych kolorach, nie tylko w czarnym, jest bodajże w błękitnym i jeszcze w beżowym. Tak. Sukieneczka, tutaj mamy u Agnieszki. Sukienkę Addison. Sukienka wykonana jest z wiskozy. Posiada opadające rękawki, wyszczuplające ramiona, dekolt kopertowy z przepięknym kołnierzem. Jest odcinana w pasie, dodatkowo jest pasek ze szlufkami. Tak, szlufki są wybijane metalowe, metal jest oczywiście nierdzewka. Sukienka też jest naturalna, tutaj będzie akurat wiskoza z elastanem. Wiskoza nie jest taką zwykłą wiskozą, którą gdzieś tam często jest, które się mną. Sukienka jest bardzo fajna, która się nie mnie. I jeszcze tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę, Ty masz na sobie rozmiar sukienki? 46-40. Wzrost, Monika? 175. Ja 46, rozmiar sukienki, wzrost 1,77 m. Dobrze, i tak gdzieś nosimy tutaj, prawda, tak, rozmiary. Tak. No ja mam na sobie sukienkę, nie pamiętam nazwy. Maggie, dzięki. To jest ta sama wiskoza, co tutaj mamy sukienkę Addison, tylko że przy mojej figurze ja tutaj specjalnie dobierałam dla Was modele, gdzie ja mam w biodrach 48, tutaj 44, w porywach nawet niektóre rozmiary 42, góra noszę. Długość jest też taka w połowytki, czyli taka, no, taka biznesowa, tak? Kołnierz jest bardzo modny w tym sezonie, taki a la... Jak się nazywali ci, co szablami tańczyli i walczyli? Trzech muszkieterów, tak? Okej, dobra, tak mi się kojarzy akurat, no ale coś w tym stylu. Sukienka też naturalna, czyli mamy samą praktycznie wiskozę z dodatkiem elastanu, żeby była wygodna, żeby się mocno nie mięła. Ja nawet tutaj zademonstruję, że złapię i to nie jest spomięte, tak jak gdzieś tam wiskozę. Ja mam wzrost 1,71 m, góra 44, dół rozmiar 48, w porywach 50, w zależności od, wiadomo, od weekendu na przykład. Kolejne stylizacje, takie eleganckie, biznesowe, które mamy na sobie. Ja mam na sobie bluzkę Nicole i spódnicę Agusia. Są to zarówno bluzka jest u nas nowością, jak i spódnica, która nie jest nowością, ale tutaj w wersji letniej daliśmy ją len. Len jest z domieszką wiskozy, bardzo taki fajny. Splot widać, że jest lniany, tutaj z kieszeniami. Akurat na mnie, ponieważ jeszcze nie mamy całej produkcji, jest to spódnica do sesji 46. Niestety, tak jak widać, ja mam rozmiar gdzieś, noszę 48-50, więc spokojnie nawet 50 byłaby dobra, bo widać, że jest na mnie ta spódniczka za mało. Ale chciałam Wam pokazać stylizację, jak ona wygląda. Czyli bierzemy jakieś fajne klapeczki eleganckie. Do tego bluzka Nicola jest bardzo z delikatnej wiskozy. Jest to elegancka bardzo tkanina, taka a la piaskowa, natomiast jest bardzo przewiewna. Tutaj mamy Agnieszkę. Tak, ja mam na sobie bluzkę Daphne. Jest to też model, który już mamy tak u siebie na sklepie, prawda? Ale wykonana jest ta bluzka akurat z lnu. Też len jest z wiskozą, tak, tutaj z domieszką. Bardzo przewiewnego lnu właśnie, z tkaniny. Regulacje tutaj regulacje właśnie na rękawkach można rozpiąć, podpiąć, jeżeli jest gorąco, prawda? Stójka ozdobna. Rozpinać tutaj można, tak, za bardzo gorąco jeszcze guzik jeden. Można włożyć w spodnie, można ją również całkiem wyciągnąć, opuścić, tak. Tutaj pokazaliśmy, bo też spodnie są fajne. Tutaj Joanna. Spodnie chyba, Joanna z ozdobnymi zameczkami. Kieszeniami prawdziwymi. Tak, prawdziwe kieszenie.
Spodnie są też takiej dzianiny eleganckiej, w większości wiskoza bodajże, tak? Wiskoza z bawełną, z elastanem, wygląda jak tkanina, a są jednak bardzo uciągliwe. My je mamy w kolorach ciemnych w zimie, bardzo, bardzo polubiłyście. Do niej jeszcze jest bomberka. I spódnica ołówkowa. Tak, spódnica, tutaj możecie mieszać akurat, czyli kupujecie sobie spodnie, spódnice, kilka, tak? Kilka stylizacji, gdzie no wiadomo, ta bomberka też jest taka ala niby sportowa, ale też jest bez podszewki, czyli gdzieś tam na wieczór może, no różne czasami są jakieś, nie, tutaj pokazujemy kolory jasne. Ja mam na sobie żakiet Litka i spódnicę Eryka. Jak widzicie, ten żakiecik można nosić jako bluzkę, nie trzeba pod spód zakładać żadnego topu i super wygląda. Jest to poliester z wiskozą skład, w spódnicy i w żakiecie. Jak widzicie, jest bardzo elegancki, z ozdobnym paseczkiem, gdzie można sobie tutaj też regulować właśnie. Czyli tutaj z tych stylizacji, tutaj Monika ma, gdzie mamy poliester, ale chcieliśmy go pokazać, ponieważ wiadomo, gdzieś, gdzie mamy więcej poliestru, ta cena już jest troszeczkę bardziej dostępna, ale struktura materiału jest na tyle fajna, cienka, gdzie tak, wygląda elegancko, wygląda jak żakiet, tak. A tak naprawdę czujemy się jak w bluzce w niej. Tak. Tutaj można, gdyby ktoś chciał też go rozpiąć, bo on jest rozpinany cały, jakiś top dzianinowy na szeleczkach założyć, czyli w rozpiętym też można by było, spódnica też dzianinowa. Tu mamy podobne do siebie klapeczki i też nie atrapa. Tak, i tutaj rozmiar masz na sobie 48? 46, tak. A 46, spódnice też 46, 46, 48, 46. Tak. Ja na sobie bluzkę mam 42. A spódnica, tak jak widzę, 46 za mała, także można i tak, życie. Kolejną stylizacją, jaką mam na sobie, jest to sukienka Ramona. Jak widzicie, wszystkie jesteśmy ubrane na beżowo, tylko inne odcienie. Jest to ten sam skład, przeważa tutaj wiskoza. I tak, moja sukienka jest, jak widzicie, lekko taka trapezowa, bym powiedziała. Taka tuba. Tak, taka tuba. Tak, tuba lepiej będzie. Tak, dekolt jest w serek z ozdobnym... Lampasem. Nie szkodzi, będziemy pomagać. Dziękuję. Będziemy pomagać. Ozdobny lampas też mam tutaj na rękawkach. Przy kieszoneczkach też. Kieszonki są cięte z ozdobnym lampasem i z guziczkami. Jak widzicie, sukieneczka ukrywa niektóre mankamenty. Jest bardzo wygodna. Dziewczęca. Dzianinka. Tak. Tak. Dziewczęca taka super. Taka. O, dziękuję Pani Asiu. Poczułam się troszkę młodziej. Kieszonki widzę są, tak? Tak, tak, cięte kieszonki są. Czyli można coś sobie włożyć tam. Tak, tu można sobie coś schować, ukryć. 2 złote, 5 złotych, nie? Tak. Dychę! Agnieszka już nie ukryje. Dychę. Ja już nie mam gdzie ukryć. Dzień. Ale Agnieszka ma co pokazać, jak pokaże tył. Tak. Ja prezentuję sukienkę Honoratę. Jak widać, właśnie nie ma gdzie co ukryć, ani kieszonek, ani paska, ani nic. Ale jest co pokazać. Tak, przyciąga uwagę zamkiem ozdobnym. Czyli kolejna stylizacja biurowa, gdzie idziemy do szefa, prosimy coś. Jeżeli szef się nie zgodzi, to wychodzimy na pięcie i zawoła nas z powrotem. Jest duża szansa. Dziękujemy. Oczywiście omijamy karko szefa. Z wiadomych przyczyn. Wszystkie mamy, tak jak tutaj wspomniała tutaj koleżanka nasza, że mamy wszystkie z tej samej dzianiny. Jest to dzianina, gdzie jest w większości wiskoza, szczerze mówiąc nie pamiętam procentowo. Jest to dzianina, która wygląda bardzo elegancko, jest to nowa. My mamy ją również dosyć sprawdzoną w kompletach Cecylia. Są bardzo fajne. Nawet co się sprawdza w tej dzianinie, to że mimo, że jest naturalna, fajna, nie, w ogóle się nie supełkuje, gdzie na przykład ja, mając dosyć duże uda, chodząc w tych spodniach, piorąc ich, nie zmienia koloru, tak? Czyli trzyma, mimo że to jest naturalny materiał, a naturalne materiały często mają to do siebie, że gdzieś tam kolory w praniu gubią. Nie supełkuje się, czyli wygląda cały czas elegancko. Co jest ważne, tak? To nie są sukienki, które zakładamy na raz, czyli gdzieś tam idziemy tylko raz na wesele, nie wiem, lub raz gdzieś tam na komunię, drugi raz. To są sukienki, które nosimy czasami sezon, dwa, trzy, nawet jeżeli nam odpowiada, czyli wkładamy je do pralki, to jest bardzo ważne, tak? Wkładamy je do pralki i prasujemy, a ona nadal wygląda ładnie, tak? Te materiały nie są akurat najtańsze, więc tutaj ważne, żeby spełniały przynajmniej tak przy swojej cenie gdzieś tam te swoje właściwości.
No i co, no świetnie wyglądają dziewczyny. Tutaj tak jak mówię, dobieraliśmy specjalnie te modele do figury. Ja tak. Mając figurę gruszki, dobrze się czuję w sukience, moja sukienka Paulinka jest rozpinaną sukienką całą, to są guziki drewniane, jest paseczek, który mogę nosić, mogę nie nosić, jest tutaj, tak jak widać, odcinana, tutaj mam też zapinaną na guziczek, czyli jeżeli, nie wiem, chcę, bo ciągnie mnie tutaj, tak ten guzik zawsze można sobie przeregulować, to nie jest na stałe, jest dziurka, jest rozszerzana, ja na sobie mam tutaj 46-48, sukieneczkę, gdzie normalnie przy ołówkowej to by akurat nie poszło. 46. I ja też mam tutaj 46. Ja mam 1,71 m, koleżanka ma 1,77 m. Tak. Ja 1,75 m. Tak, także tutaj gdzieś tam przy tych wzrostach mniej więcej to wygląda. Do figury świetnie wyglądasz tutaj w tubie, tutaj w ołówkowej. Kolejna stylizacja, jaką mamy tutaj na sobie, to będą, tak jak widać, różne składy, różne modele. Ja mam na sobie spodnie Eryka. Do tych spodni również jest żakiet z tego materiału. Jest to materiał z cotton, z elastanem i z wiskozą. Bardzo uciągliwa, mimo że tkanina wygląda strukturą jak len, jest bardzo, bardzo wygodna. Bluzkę mam na sobie, nowy model Fabia. Bardzo fajna, luźna bluzeczka. I tu jest, mimo że jest cieniutka, tu jest len, tu jest wiskoza z lnem. Mamy regulowane tutaj rękawki, no coś takiego bardzo, bardzo luźnego i wygodnego. I tak naprawdę wszystko tutaj mamy naturalne. Agnieszka? Ja mam na sobie sukienkę. Nie pamiętamy nazwy. Jacqueline, okej, okay, uratowana. Scena uratowana. To nasze takie triki. Bardzo dużo ich mamy, tak? Tak. Ciężko spamiętać jest, tak? Len z wiskozą, tak? Tak, tak. Sukienka z przewagą lnu, z dodatkiem wiskozy. Jest rozpinana w całości na guziczki. Rozporeczki widzę z boku. Rozporeczki z boku. Falbaneczka, odcięcie. Trapezowa. Tak, trapezowa, tutaj odcinana. I tutaj przy tej sukience, co się okazuje, że nie trafiliśmy do końca z rozmiarem, dlatego że Agnieszka nosi zazwyczaj rozmiar 46, na sobie ma 42 i tak wygląda. I mniej więcej też tak jak kupujecie, to patrzcie dokładnie na wymiary. No chyba, że ktoś woli luźniej, tak? No to wiadomo, to wiadomo. Jest to troszeczkę inaczej. Tutaj... Ja mam na sobie bardzo elegancką sukienkę Cassiane. Sukieneczka z dekoltem kopertowym, paseczek tutaj w talii, rozkloszowana, bez rękawków, bardzo elegancka. Taka... Skład z bawełna tutaj jest. Tak, skład z bawełną. Bawełna. No tutaj nie mamy rękawków w tej sukience. Sukienka jest bardzo fajna przy wysokim wzroście. Tutaj my mamy gdzieś no 1,75 m, tak. 5, 1,70 m, to nie 7, no tu wzrosty 1,71 m. Ja na spodnie jeszcze chciałam przypomnieć, że tak, bluzkę mam 46-48, natomiast spodnie 50-52. No ja jestem taką typową gruszką, gdzie zawsze ten dół jest większy. No wiadomo, też buciki takie w miarę wygodne, żeby to było wyglądać a la lato, ale jednak biznesowo. Kolejną stylizacją, jaką mam na sobie, to jest sukienka Nora. Sukienka jest z dzianinki, w składzie ma 50% wiskozy. Od razu powiem, że ta sukieneczka jest troszkę na mnie za duża. Mam na sobie rozmiar 52, ale jak widzicie, jakbym troszeczkę tutaj złapała, to lepiej bym wyglądała. Ja może nawet pokażę. Tak. Ona nam się po prostu sprzedała przed tym, jak my zaplanowaliśmy do nagranie. I tutaj 48 myślę, że byłby wtedy dobry na ciebie. Ale sukieneczka jest wysmuklająca, elegancka, długość taka trochę za kolanko, bardzo dobrze się w niej czuje. Zamek rozpinamy tutaj do samego dołu jak coś, no nie będziemy tutaj pokazywać. Może ale... troszkę rozepnę. Rozpinamy, tutaj mamy srebrne też lamówki, dają bardzo fajne, te linie ogólnie proste, tak? Tak. Dają fajny efekt wysmuklenia. Tutaj dzianinka to jest ta właśnie podobna, taka nasza ulubiona, tak? Czyli ta tak, taka... Nie mnąca się, rzucamy do pralki, nie musimy prasować. Tak. No myślę, że tutaj troszeczkę trzeba by było jednak, ale jednak tak. Nie jest tak, że idziemy do pracy, siadamy, wstajemy i dalej to fajnie, fajnie wygląda. Tutaj mamy sukieneczkę ołówkową. Jest to sukienka Karen, wykonana z tkaniny z domieszką wiskozy. Tak, no tu jest 50% wiskozy, reszta mamy tutaj poliester elastan, taka elegancka, na garnitury tkanina. Typowa taka u nas właśnie garniturowa, do niej też żakiet mamy. I spódnicę również do kompletu też, możemy kompletować. Tak, możemy właśnie kupić sobie trzy rzeczy i te stylizacje różne będą. Sukienka jest, jak widać, bez rękawków, odcinana,
z subtelnym takim wycięciem, tak, przy dekolcie. Jeżeli ktoś nie lubi, słuchajcie, zakładać, że ramiona, to takie sukienki można spokojnie założyć bawełnianą koszulę, tak? My tutaj później pokażemy taką koszulę, gdzie podwijamy sobie tutaj rękawki i też zakładamy formę ala żakieciu, chociaż no, ja myślę, że to nie wygląda źle, to nie jest szeleczka, tak, ramionczko, tak, tylko taki grubsza, bez rękawów, a jednak przy upałach to nie wygląda to źle. Ja mam na sobie sukienkę, która u nas jest praktycznie bardzo długo, już chyba bodajże 5 lat i jest cały czas bardzo, bardzo lubiona. Sukienka nazywa się Renia i sukieneczka jest z dzianiny. Tutaj mamy więcej poliestru w tej sukience, co też pozwala nam, że jest ta tkanina troszeczkę tańsza i jest bardziej dostępna. Tutaj mamy takim lampasem kontrastowym, tutaj możemy ją regulować. To nie jest model na mnie. Akurat tak trafiła, że założyłam, ale chciałam też Wam pokazać, że nie każdy model na każdą figurę pasuje. To, co ten model świetnie by wyglądał, czy na Agnieszce, czy na dziewczynie, która ma wąskie biodra, większy biust, wtedy to zupełnie fajnie wygląda, czyli ma podkreślane. Tak jak widać na mnie, ja mam na sobie rozmiar 50-52. Tutaj w porywach naprawdę czasami noszę 46, ten biust mam mały, tutaj mam ogólnie górę mniejszą. Tutaj byłaby dobra, więc no to wygląda jak wygląda. Chociaż no, tragicznie nie ma, jakby trzeba było... Tak, luźniejsza. Tak, myślę, że nie jest. Natomiast myślę, że jednak na inne figury by była wyglądała jeszcze bardziej atrakcyjnie. Kolejną stylizacją, jaką mam na sobie, jest to koszula Asteria i spodnie Benton. I tak, tutaj w składzie zarówno jak w spodniach i w koszuli przewagą jest bawełna. Spodnie są bardzo wygodne, takie rozciągają się, dopasowywują się do sylwetki. Mają dwie kieszonki tutaj z przodu cięte. Na gumce chyba są. Tak, i na gumeczce są te spodnie. Koszula, jak widzicie, regulacje na rękawach, można sobie podwijać. Rozwinięte też będą dobrze wyglądały. W tej koszuli też fajnie, gdyby był top jakiś, nawet taki dzieninowy. Tak, można chodzić ją rozpiętą, taką luźną, tak. Ale żakiet. Spodnie są z bawełny, ale te z dodatkiem elastanu też fajnie się rozciągają. I tutaj mamy Agnieszkę. Jest to nasz komplet, który bardzo lubicie. Mamy go w takiej wersji eleganckiej, poliester wiskoza, czy tam więcej z poliestru, kosta. Tutaj mamy żakiet i spodnie, gdzie jest przewaga lnu z niewielką ilością dodatku wiskozy, gdzie no w dotyku jest len, tylko że po prostu jest no struktura ogólnie jest bardziej taka do ciała milsza, czyli nie drapie i jest po prostu nie mnie się tak, czyli zrobiony jest. Tutaj mamy z regulacją, spodnie są tak jak nasze spodnie, Wasze ulubione, tutaj są wysoki stan, rozpięte, pasek, mamy gumeczkę, tak, tutaj właśnie ogólnie żakiet jest bez podszewki, tutaj mamy ją na szlóweczki, ten pasek, czyli sobie go przebieramy, tutaj mamy gumeczkę, tak jak ogólnie w naszych spodniach Costa, bluzka Ernesta też jest z wiskozy. Tutaj akurat fajnie dobraliśmy, ponieważ ten komplet jest taki oliwkowy, do tego fajna zielona bluzeczka, też z wiskozy, tutaj ona jest naszą nowością, tutaj mamy falbaneczkę, wiskoza, elastan. Ja mam na sobie komplet, który zrobiłam tak naprawdę, on nie nazywa się tak samo, to są spodnie nasze Anselma. Te spodnie mieliśmy w takim komplecie z takiej tkaniny eleganckiej, natomiast to są spodnie lniane. Ja osobiście w nich byłam nad morzem, miałam czarne i beżowe, to są bardzo wygodne spodnie. Na sobie mam rozmiar 48 i gdzieś tak noszę 48, przy czym no, len ma to do siebie, że można troszeczkę nawet czasami mniejsze wziąć, on się fajnie tak dopasowuje. Długość spodni, rozmiar 48, ja mam 1,70 m, gdzieś tak wzrostu 1,71 m. Dobrałam do nich, pokazując żakiet Londra, dlatego że żakiet ten mamy w komplecie ze spodenkami. No nie widziałabym się w spodenkach pracy akurat. Jest to identyczny praktycznie żakiet jak Costa, tylko troszeczkę w innych kolorach występuje. No nie każdy kolor możemy akurat tutaj dobrać. Bluzeczkę mam Olgę i to jest materiał podobny do bluzeczki Nicole. Też wiskoza, ale bardziej delikatna, bardziej przezroczysta i taka niż tutaj ta wiskoza, co jest w tej bluzeczce. Taka delikatna strujeczka, co jest fajne pod żakiety przy tych bluzkach, nie mając tutaj rękawów, nic nam się nie podwija, tak? Jest wygodnie.
Spodnie mają kieszonki, sandałki też takie tutaj dobraliśmy, słomkowe, żeby też tak pokazywało wszystko takiej, ale w stylizacji takiej naturalnej. Tutaj te żakiety mają regulację, nie mają żadnej podszewki, na zewnątrz są takie wkładane kieszenie. No i kolejna nasza stylizacja, to będzie stylizacja już przedostatnia, którą chcieliśmy pokazać. Tutaj każda z nas ma z tej samej dzianiny wiskozowo-elastanowej, bardzo delikatnej i przewiewnej. Ja mam na sobie kombinezon Ibiza. Kombinezon Ibiza też już z nami jest 5 lat, jest w różnych kolorach. Co jest fajne w tym kombinezonie? Słuchajcie, ja zakładając go powiedziałam dziewczynom, że muszę powiedzieć, że to nie jest mój model. Nie jest mój model. Zobaczcie, tutaj biust ma mały, pupę obciska, ale co jest plusem wielkim, jeżeli ktoś ma w nosie to, czy się komuś podoba, czy nie, czy coś, że jest wygodne. Ja się w nim czuję ogólnie jak na piżamach, więc ja sobie będę w nim chodzić, mimo że może nie jest tak do końca. Czasami gdzieś idziemy, chcemy w miarę elegancko dziś wieczorem wyglądać, czy na kolację, czy tam po plaży, czy na wakacjach, to powiem Wam szczerze, że świetnie to wygląda. A przy figurach, gdzie wiadomo, gdzieś tam biust większy w stosunku do bioder, to już w ogóle. Tutaj ma gumeczkę, dekolt kopertowy, też fajnie się różnie układa. I z tej samej dzianinki tutaj mamy sukieneczkę Manam, tak? Sukienkę Manam. Z gumką w pasie, z kieszonkami. Ołówkowa takie bardziej. Ołówkowa, dostępna w wielu kolorach. Tutaj podwijane. Również w drukach. W drukach, tak. Ale do pracy właśnie to takie pokazujemy kolory Wam stonowane. Nie tak. Pokazujemy to amarantów, czerwieniu, tak. Jakichś soczystych zieleni, żółci, tak, tylko takie bardziej stonowane kolory. Także to mniej więcej tak wygląda. Tutaj mamy? Ja mam na sobie sukienkę Fiona. Jak widzicie, kopertowy dekolt, rozkloszowana, rękawek też podwijany. Bardzo taka właśnie wygodna. Dziewczęca. Tak. Do pracy myślę, że jak najbardziej. I ostatnia nasza stylizacja, taka bardziej może piątkowo-sobotowa, jest to stylizacja dresowa. Tak? Ja mam na sobie sukienkę tubę Anisę. I tutaj chciałam podkreślić, że mam na sobie rozmiar 50-52, gdzie w sukienkach rozkloszowanych ogólnie noszę 46-48, no ale pupa pupą. Jest to sukienki są z bawełny. Jest to bawełna z elastanem, bardzo, bardzo też wygodne. Może bardziej na luzie, mniej biznesowe, ale czasami prace są takie luźniejsze dni, gdzie można też i w ten sposób ubrać się. Tutaj mamy sukienkę. Sukienka Jota, również wykonana z tego samego materiału. Delikatne rękawki do łokcia, dekolt, taka woda. Woda, tak, tak. Coś takiego, tak, kieszonki, prawda? Widzę też. Dół sukienki dopasowany bardziej do figury. Czyli taka mam twoją figurę, no ja bym źle tak nie wyglądała. Tak, bardzo dobrze się w niej czuję. Z kieszonkami, z paskiem, które szlufki podtrzymują. Paseczek, tak. Można tu zbluzować ją sobie spokojnie, tak. Jeżeli ktoś woli krótszą, tak, to może spokojnie sobie tu paskiem związać i ona jest odcinana tutaj, tak. Nawet lekko ta góra jest wdana. Wdana w dół. No ona jest lubiana bardzo, tak. Bo mamy ją w zimie gdzieś tam z welurów, tak. Tutaj. Też ja dresówkę? Tak, ja mam też na sobie dresówkę. Tutaj przewaga jest bawełna, trapezowa sukienka Hanna, kieszoneczki cięte, krótki rękawek, tak. Bardzo wygodna, swobodna. To jest wygodna, fajnie w trapezach, no powiem tak, kryje wszystko praktycznie. Tak. Tak. Gdzieś tam to, co się nie podoba, to gdzieś tam kryje, więc czujemy się w ten sposób swobodnie, a to jest ważne. Też bawełna, też dresówka. No i tymi stylizacjami kończymy i tak jak mówiłam, dla wszystkich, którzy wytrwaliście z nami do końca, którzy obejrzeliście i słuchaliście, jest rabacik. Rabat będzie na zakładkę sukienek trapezowych, jak również będzie na zakładkę tutaj spodni i żakietów, jak również bluzek, więc no to będzie wyjątkowy taki rabat dzisiaj, bo na większość tutaj rzeczy, które na sobie mieliśmy. Zazwyczaj mamy, jak mamy sukienki na wesele, to tylko na sukienki, tak. Więc tutaj będzie na wiele modeli. Zapraszamy wszystkich do subskrypcji, zapraszamy do komentowania, do tego, co byście chcieli obejrzeć tak naprawdę, czy może jakieś stylizacje, których nie robimy, jakieś bardziej łączenie, tak, gdzieś góra z dołem, jakbyście to widzieli i o czym za mało mówimy, co tak naprawdę brakuje Wam w naszych tutaj komentarzach czy na rozmowach, dialogach. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.